Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z PUBG na moim kanale. Dzisiaj moi mili, chciałbym wam powiedzieć, że trwa ostatni dzień promocji związanej z AppGallery i Huawei'em, gdzie możecie otrzymać punkty cashback za każdy zakup właśnie w AppGallery w postaci Huawei Pointów, jak i również kupony na nowe sezony możecie odebrać, gdzie po taniości można sobie fajnie uzupełnić swoją kolekcję skinów PUBG'u, czy też zakupić można po taniości karnet. Więc moi drodzy, śpieszcie się, kto jeszcze nie skorzystał, a my przenosimy się do giereczki i życzę wam miłego oglądania. No i dobra moi drodzy, lecimy sobie samolotem i lecimy tutaj na podbijanie giereczki. Gramy na Liviku, ostatnio na Liviku troszkę sobie graliśmy. Ten Livik mi się mega podoba, jeżeli chodzi o mobilkę, jest to jedna z fajniejszych map jak dla mnie i lubię na niej klikać. Polecimy sobie na Midstein, może uda nam się tutaj pofragować. W PUBG-u zwykłym dodali nam nową mapę, a tutaj dodali nam moi drodzy jakiś event. Jednak ja z tego eventu nie skorzystam, bo chcę sobie mocno poklikać graczy. Więc zagramy sobie szybki meczyk. Ale pojawi się również dzisiaj jeszcze jeden bonusowy odcinek z PUBG'a, gdzie właśnie będziemy ten evencik sobie ogrywać. Dobra, lądujemy tutaj, są tutaj też przeciwnicy koło nas. Bo kogoś moi drodzy widziałem na daleko, podnosimy Famasa, podnosimy meczkę. Vector, o może bym Vectorem zagrał. MK i Vector, Vector będzie fajny, to jest laser gun. Tak zwany, którym ostatnio się bawiliśmy troszkę. My z tym laser gunem możemy trochę jeszcze tutaj pograć. Zobaczymy jak się sprawdzi dzisiaj, nie? Podnosimy amunicję, podnosimy backpacki, podnosimy jakieś ładunki, dodatki. Ale przydałoby się podnieść jeszcze kaski jakieś, bo bez kasku ludzie to nie ma gry. Dobra, jest czapa jedynka chociaż, zawsze to jakieś, wiecie, zabezpieczenie. Super, sorry, szkoda, że zwykłym PUBG nie ma takiego podnoszenia szybkiego. Żeby sobie, wiecie, na szybkości podnosić to wszystko. Jest gość w budynku naprzeciwko nas. Fajnie by było go kropnąć. No, musimy się skupić teraz. Na spokojnie, gdzieś tu jest ziomo. A też nie ma co się pod niego wystawiać. Tutaj biegnie jeden. Refektor. Tędy go nie zrobię, no. Pobij dojazd chce zrobić, czekajcie. Dobra, jeden frag jest na koncie. Mamy laser guna, moi drodzy, dlatego trzeba to wykorzystać. Jeden siadł. Ale nie było to łatwe. Dobra, schodzimy na dół. Może spotkamy jeszcze kogoś. Ten ktoś nic nie miał za bardzo. Jakąś pompą latał. Cały czas baituje mnie ten drugi budynek, moi drodzy, że coś tam jest. A to obraz jakiś wisi, nie? I się boję, że na tym obrazie się zaraz przejadę. Dobra, biorę dodatki. To jest zioma jeszcze jeden, na 100% w tym budynku naprzeciwko. Albo stoi na dachu. O, coś słyszałem. To amunicja do Vectora chyba, 45 ACP. Jak ja mam wchodzić do Vectora? Chyba pomarańczowe. Okej. Okay. Słychać strzały z pompy, był dojazd kolejny. Na pompę tutaj akurat... Na pompę mi się akurat nie chciał wpakować. To mogłoby tutaj szybko z tym pocisnąć. Tego nie chce się jakoś mocno wystawiać, musimy amunicję odnowić. Jest tutaj ammo do Vectora, dobra, bierzemy to. Tu nie widzę nikogo. Tu też nikogo nie widzę. Dobra, lecimy dalej. Gdzieś na blisko jest przeciwnik. Dlatego tak się mocno czaję, nie? Polecieliśmy do takiego troszkę hot dropa. Powiem wam, że jak gram w PUBG, tego zwykłego komputerowego, to lecę na takim autopilocie, nie? Że wiem, gdzie się ustawiać, gdzie klikać, gdzie można jakiś oro zrobić, a jak gram w tego PUBG mobilnego, to się muszę w 100% skupić na grze. O! Jest chłop. No, zeszło. Elementkę. Dobra, mamy go, ale powiem wam, że nie było tak lekko. Bierzemy zestaw. Ej, schodziło to pięknie, ale...
Udało się w końcu go dobić. 0 HP mi prawie zostaje, więc byłem na strzała tak naprawdę. Ale najczęściej tak jest w tych mobilkach, że jak się z kimś tak strzelacie, to na styk, nie? Na styk albo wy, albo oni. No ale tym razem udało nam się wyklikać. Nie wiem, czy goś zmieniał na pompę i taki DS robił. Zagrał jak w H1 by grał, nie? W Hizzy tak się grało zawsze, że zmieniało się na pompę. Nie robiło się takie mocne dojazdy, a tutaj udało mi się go fajnie dosyć zdjąć. Dobra, leci spod ochrą z lutem, podejdę sobie tam. Dwie osoby mamy sfragowane. Więc start całkiem niezły. 2 szybkie fragunie na starcie. I tam mamy skrzynkę kolejną, co leci, więc lecimy po nią. Mamy kolejnego zioma. Wow, jak szybko się złożył. A na trójce był, nie? Miał kask trójkę na 100%, więc pewnie się z kimś strzelał. I powiem wam, że HP mu zabrakło, żeby tutaj wyjaśnić nas. No i siadł dosyć szybko. Trzeba się porozglądać, bo tych aktorów tak już nie widać, jak widzieliście. Dobra, kask trójka podniesiony, kamizelka zbita dosyć mocno, więc z kim się strzelał ziomo. I nie udało mu się podleczyć. Dobra, lecimy dalej, lecimy tutaj sobie. Tak się muszę czaić trochę. Lecę sobie ten zrzut przejąć. Kamzę trójkę podnieść i byśmy mieli tutaj fajny setupik już, nie? 3 fragi na koncie, 24 osoby w grze. Jak się tłuką gdzieś, no bardzo szybko znikają ci ludzie. Jest pogrom, dlatego ten Livik lubię właśnie, bo tutaj się szybko fraguje i też szybko ci ludzie padają w miarę, nie? Nie ma takiego zastoju, tylko cały czas coś się dzieje. Okej, widzę kolejnego przeciwnika. Gość mi mierzył tutaj z domku obok, ale na razie się tam schował, nie? Więc ciekawe, czy będzie do mnie podjeżdżał, czy my w niego mamy wjechać. W tym budynku jest ziomo. O, mierzy w oknie już, celowany. Biega tam. Biega twardo, musimy go dojechać na blisko może. Wow! Dobra, aktorzyna to był chyba. Do końca nie przeciągnął, ale myślałem, że z góry wyjdzie. A tu z dołu wyskoczył. No i patrzcie, strzelił mnie delikatnie. Postać krzykła, ale nie wzięło mi HP, nie? Więc często tak jest w tym PUBG właśnie, że te hitboxy nie dochodzą do końca. Powiem wam, że mógłbym je zbić do połowy HP. W PUBG normalnym to mogłoby się skończyć fikołem. A tutaj tak troszkę to działa inaczej. Dobra, lecimy dalej. Na Midstein mamy jeszcze 6 osób w grze. 5 fragów aktualnie. No i laser gun, moi drodzy, cały czas działa, to działa ten wektor elegancko. Nie wiem, czy jest jakaś mocniejsza broń, jeżeli chodzi tutaj o strzelanie się na blisko, bo bardzo szybko to strzela i zadaje to duży damage dosyć. Patrzcie, tutaj fragowaliśmy i poleciał kolejny zrzut. Tutaj podniesiemy scope 8. Na co mi to 8 założy? Nie, na nic. Jedzie fura. Dobra, dostał goś kombo delikatne, to jest gracz. Dobra, mamy położonego. Kitek 2137, to Polak jest. Więc mamy 6 fraga na koncie. Ty, kolego, miałeś snajpera jakoś, M24. Nie chcę tego. Baw się tym dalej. My lecimy szukać kolejnych przeciwników. Spotkaliśmy polskiego gracza, widzicie? O! Dobra, leży ninjaj. Mamy jeszcze 3 graczy na koncie do położenia. Tak, byłoby fajnie 10 fragów zrobić. No, Livik jest, moi drodzy, moją ulubioną mapą. Nie ma lepszej mapy, jeżeli chodzi o PUBG mobilnego, niż Livik, tak mi się wydaje przynajmniej. Fajnie się fraguje, szybko się fraguje. Ludzie coś grają, kręcą się. No jest naprawdę całkiem spoko. Dobra, leży robozek. Mam jeszcze 2 graczy. Załadujmy tutaj go. No nikt nie ma ammo do tego wektora, będziemy grozy za chwilę wyciągać. No dla mnie wektor jest dużo mocniejszy niż te grozy, niż to wszystko. Ale na razie ammo się kończy, nie? O, jest kolejny gracz. Patrz, weźmy grozę. Grozę ściąga, grozę rzuca. Ciężko jest przymierzyć, nie? Ale tym wektorem to nie dość, że celownik stoi w miarę w miejscu, to i łatwo jest jakoś ubić kolesia, bo bardzo szybko pada. Dobra, został jeszcze jeden gracz na koncie, więc tą trójkę wyczyściliśmy. No i będzie 10 fragów pewnie. Jeżeli wygramy ten mecz, to zrobimy luźno 10 fragów. Tylko gdzie ten ostatni może być? Krzaki się wydają puste. Tu z przodu nigdzie nic nie widać.
Mamy ostatnią strefę i mamy też ostatniego gracza. Ale tak się rozglądam tutaj troszkę, biegam i go nigdzie nie widzę. I albo kampi w jakimś domku schowany, albo zaraz nam tutaj z czapy gdzieś wyskoczy, nie? Słabo było, jakbyśmy na nim padli teraz, bo jednak żeśmy troszkę tych fragów tutaj zdobyli, więc fajnie by było wygrać taki meczek. Ale gdzie on może być, to ja, moi drodzy, nie mam pojęcia. Tam na openie go nigdzie nie widziałem, najgorzej w domku jakimś jest schowany. Znaleźć go to będzie problem tutaj niemały. No tu jest czysto wszędzie. Holografik, wezmę sobie, zarzucę go, w razie czego na... O, dwójkę, na grozę. O, słyszę go. Jest w domku na górze. Dobra, mamy go. No i winner, winner, chicken dinner, moi drodzy. 10 fragów i meczek wygrany. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. Nie zapominajcie o akcji promocyjnej, która znajduje się w opisie, bo dzisiaj jest ostatni dzień tej akcji. No i widzimy się, moi drodzy, w jeszcze jednym dzisiaj odcinku z PUBG Mobilnego, gdzie sobie zagramy event, który został tutaj niedawno wprowadzony. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Trzymajcie się, do następnego, cześć wam.